Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 53. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo, ponieważ ta energia uzdrowienia, regeneracji, oczyszczenia i odnowienia stoi do Twojej dyspozycji dokładnie teraz. Ponieważ przesłaniem od siły wyższej na nasze dzisiejsze spotkanie jest detoks, czyli oczyszczenie, odtrucie, usunięcie wszelkich toksyn, trucizn, jadów zapisanych głęboko w podświadomości oraz w Twoim polu energetycznym. Czyli będziemy mówić nie tyle o odtruwaniu ciała materialnego, o którym jestem pewna, że już tak wiele wiesz, prawda? Te wszystkie kuracje, które mają na celu odtrucie wątroby, żołądka, jelit, komórek. Każdy z nas je zna, prawda? Tysiące sposobów, ziół i substancji. Ale tak rzadko mówi się o odtruwaniu pola energetycznego i podświadomości. A jest ono tak samo ważne, a może nawet ważniejsze. Bo Twoje ciało to nie tylko to ciało materialne. To również ciało energetyczne. Twoja aura. Gdy jesteś tutaj i teraz, na ziemi, to te dwie płaszczyzny, ale nie tylko, wspierają się wzajemnie i jeżeli chcesz żyć w pełni szczęścia, spełnienia, zdrowia, miłości, realizować siebie na wszystkich płaszczyznach, spełniać Twoją misję, Twoje powołanie, czyli cele wyższe, Twojej duszy wyższej, to potrzebujesz nie tylko zdrowe ciało materialne, ale również zdrowe ciało energetyczne. Bo gdy ciało materialne jest zanieczyszczone, jeżeli nakarmisz się, zjesz, przyjmiesz truciznę, to oczywiście następuje osłabienie, brak ochoty do działania. Czujemy się chorzy, prawda? Czujemy, że brakuje nam tej mocy, aby się zrealizować, aby coś poruszyć, aby coś osiągnąć. I tak samo ciało energetyczne, jeżeli to w nim zawarte są trucizny i toksyny, dokładnie tak samo. Brakuje ochoty, mocy, siły, pojawiają się depresje, pojawiają się różne myśli, sabotaż, destrukcja, samozniszczenie. I czasami szukamy tej przyczyny w ciele materialnym, a ona jest w ciele energetycznym. Idziemy na badania, lekarze poszukują, co z nami jest, że czujemy się tacy słabi, tacy jacyś ograniczeni i nie znajdują tej przyczyny, bo ona jest w energii, w Twojej aurze. Toksyny, trucizny i jady, czyli gdy ukąsiła Cię jakaś żmija, jakiś wąż w przeszłości, może już w dzieciństwie, a może dokładnie dzisiaj, a może wczoraj, to trucizna zawarta jest w Twoim polu energetycznym i to ona Cię osłabia. To ona powoduje, że nie możesz korzystać z życia pełnymi garściami lub podejmujesz złe decyzje, idziesz złą drogą. Twoja droga jest w tym kierunku, a Ty idziesz w tym. Bo trucizna, czy to materialna, czy energetyczna, działa dokładnie tak samo. Ona oślepia, ona osłabia, ona blokuje, ale ona również powoduje, że Twoje ciało wydziela specyficzny zapach. Zapach choroby. Ale co to oznacza? W naturze są drapieżniki i drapieżniki zostały tak stworzone, aby wyeliminować istoty słabe lub chore. I drapieżnik węszy,
i wietrzy. Po zapachu poznaje, czy jakaś istota jest łatwą ofiarą, czy też nie. I gdy nasze ciało jest chore, to wydziela specyficzny zapach. Ale również, gdy nasza aura jest chora, gdy nasze pole energetyczne, nasze ciało energetyczne jest chore, również wydziela taki zapach. I drapieżniki są i te materialne, prawda, dzikie zwierzęta, ale również są te energetyczne. Różnego rodzaju demony, zmory, wszelkiego rodzaju istoty negatywne, istoty mroku lub ludzie, którzy są przez nie opanowani. Mówimy o wampirach energetycznych, ale to jest tylko jeden rodzaj, a jest ich bardzo dużo. I one dokładnie tak po zapachu węchrzą. Kto jest słaby? Kto jest łatwą ofiarą? I czasami zastanawiamy się, dlaczego coś nam się w życiu nie udaje. Mamy pecha, trudno nam coś zrealizować. Stale popadamy w długi, mamy problemy w miłości. Spotykamy się z mobbingiem, z jakimś takim negatywnym działaniem innych ludzi. Dlaczego tak jest? Bo może w Twoim polu energetycznym są trucizny, są toksyny, są właśnie takie energie, które wydzielają zapach i ten zapach przyciąga takie właśnie ataki z zewnątrz, różne ludzi, sytuacji, które blokują Cię i hamują na Twojej drodze do szczęścia. A może jest tak, że te trucizny oślepiają Cię i dlatego nie widzisz całości i podejmujesz złe decyzje. Dzisiejszym przesłaniem od Siły Wyższej jest oczyszczenie ciała materialnego i ciała energetycznego. Jakie ma to znaczenie i jak to zrobić, to poznasz za chwilę. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od Siły Wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego Słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z energią tego miejsca, a następnie przejdziemy do przesłań od Siły Wyższej, by można je było łatwiej zrozumieć i idealnie zastosować w kolejnych dniach i tygodniach, by oczyścić wszystkie toksyny, wszystkie trucizny z Twojego pola energetycznego, by ta prawdziwa Twoja siła i moc stała do Twojej dyspozycji, do Twojej realizacji, Twoich marzeń, planów i misji Twojej duszy wyższej. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. Jest tak silny, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. A z każdym wydechem wydychasz wszystko to, co negatywne. Co odczuwasz jako blokady, jako ciemne energie, które może przyczepiły się do Ciebie już w dzieciństwie, a może w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciężkich energii, od których pragniesz się uwolnić. I głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciężkich energii. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie. I dokładnie teraz jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. I zaczynamy proces oczyszczenia. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach.
siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Czuj ten wiatr mitycznej Atlantydy, jak wydmuchuje z Twojego otoczenia, z każdego kącika wszystkie zanieczyszczenia i wyrzuca je daleko, daleko na zewnątrz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii, proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia, tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Jak to słońce przede mną. Teraz poczuj to światło w Tobie. Ja połączę się z tym miejscem mocy, z tą energią odnowienia i regeneracji. Ty poczuj ją w Tobie. I pamiętaj, wyślij do tego miejsca światełko z głębi Twojego serca, a to miejsce odpowie Ci 1000 razy mocniej. Możesz zamknąć oczy, skupić się na energii. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bukardi, Mara i Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste.